serdecznie wszystkich tutaj przybyłych na dzisiejszą naszą skromną uroczystość, ale jakże bardzo ważną dla miejscowości Dobra Szczecińska, a przede wszystkim dla miejscowości Dobra, a przede wszystkim dla gminy Dobra. Stoimy przed istniejącym budynkiem szkoły podstawowej w Dobrej. No i dzisiaj podpiszemy przekazanie placu budowy i wierzę głęboko, że niebawem tutaj ten teren piękny, zielony, który mam za swoimi plecami, zmieni swoje oblicze i zobaczymy kształt nowo budowanej szkoły, rozbudowy szkoły, na którą uczniowie tak bardzo czekają, ale i też rodzice są bardzo zainteresowani rozbudową tej szkoły, no bo przecież w tym starym budynku, który tutaj istnieje od dawna, do którego ja również chodziłam jako uczennica tej szkoły, nie wystarcza już na potrzeby naszej miejscowości i potrzeby edukacyjne, dlatego też ważnym priorytetem dla władz gminy jest rozbudowa bazy oświatowej na terenie naszej gminy.